Siemanko, dzisiaj działamy u mnie. Siemanko. Piotruś, witam was. Widzicie, wujek tam działa sobie w polu. Po ziemniaki orze. Zakopał się przed chwilą, ale udało mi się wyjechać. Myślałem, że będziemy jechać po niego, ale jednak się dało radę. Co my tu działamy? Kupiłem ropę, zatankujemy. Piotruś jest tam lejek z tyłu? W baku susza. Dawaj. Nie piłować go, to może by jeszcze kropla dostała. A nie, trzeba piłować, no co? Po to jest, żeby było. Daj Piotrusiu, lejemy. Dobra. Tankujemy sprzęt i lecimy. Będziemy sprężynować pole po orce. Będziemy przygotowywać do siewu. O kurczę. Bańka pełna ropy to. Zatankować do pełnego, żeby miał siłę robić. Musi pić wody. Dziękujemy dziada i lecimy z tematem. Zobaczmy, jak będzie szło. U nas mokro teraz, bo padało 3 dni, to zdrowo. Zobaczymy, jak to będzie, ale u mnie to piaski są duże, to nie będzie problemu raczej. Jest jedno takie miejsce, gdzie może być wilgotno, ale tak to powinno być ok. Zapowietrzyło się, zassało się, zobacz. No niech odleci. O Jezu. Wejdzie wszystko. Zalejemy. Zaczynamy sezon. Na ostro będzie odcinek siewu. Pewnie jak już będzie wrzucony ten vlog, to już odcinek z siania wozu będzie na internecie. Sialiśmy ostatnio nawóz. Też się kopaliśmy ostro. No nie było łatwo, ale daliśmy jakoś radę. Była mała wtopa 60. Tak. Mateusza, wszystko będzie na filmiku. Tak jest, dokładnie. I działamy sobie. Będę siadł owiec, mogę wam już zdradzić. Bezłuskowy. Będę przygotowywał pole pod pszenicę, bo na jesień będę kupował certyfikowaną pszenicę. I zobaczymy, jak to się uda. Pole stało 3-4 lata, także powinno dobrze sypnąć. Tak, witaminy jakieś powinny być. Nie było wyrabowane, także zobaczymy, jak to będzie. Ale nie ma co pod siew, trzeba dać nawóz jeszcze. Damy nawóz, spokojnie. O to się nie bój. Zasiejemy pierwszy jęczmień i dwie dawki nawozu damy w późniejszym etapie rozwoju, żeby było wszystko cacy. O Jezu. Tankowanie zakończone. Działamy. U, ostatnio wyjeżdżałem ciągnikiem jeszcze, bo ciągałem wujka, żeby mu odpalił rusek, bo mu zapowietrzył się, a też nie działał 3 lata bodajże. Także wszystko na spokojnie. Ziemniaki będziemy sadzić, ale gdzieś dopiero nie wcześniej jak po 15 kwietnia. Tak przewiduje kalendarz prac w tym roku u mnie. No i zobaczymy, co to będzie. Staszko też mówi, że będzie siał w tym tygodniu już raczej, także nie ma co zwlekać. Siewnik wyciągnie, będziemy siać poznaniakiem. Będziemy testować nowy sprzęt. Masz butelkę? Zataj. Weź tam zatkaj. Tu masz korek. Damy mu na pompie jeszcze. Zrobię odcinek osobny. Opowiem jeszcze o planach. Co będę robił z 30 w tym sezonie. Zobaczymy, jak to będzie. Dałem mu trochę na pompie. Dobra. Kabin, maska w dół. Na to powinien cyknąć za pierwszym razem. Ciepło jest. Zobaczymy. Piotruś jest ze mną, będziemy sobie działać razem. Trochę roboty jest. Widzicie, kluczyka nie ma, ale elektryka będzie w przyszłym tygodniu. To będzie normalne odpalanie. Dobra, lecimy go. Odpali normalnie. Zagadał. Magiczny kluczyk. Akumulator na bok. Pewnie skrytykujecie mnie za sposób, jaki to robię, ale no nie ma wyjścia. Muszę tak odpalać i czapek kręci.
Jedziemy powoli. A, popinamy sprężynówkę. O, mi się wypadło. Kręcimy. Czapek na przelocie. Muszę wam powiedzieć szczerze, że jest mocniejszy niż oryginalny wydech. W końcu przelot nie dusi go. Pługiem sobie lepiej radzi. Jedziemy. Pajęczy się nazbierało. Stał 3-4 linie ruszany. Jedziemy. Wujek tam daje Ruskowi zdrowo też. Sprężynówka. Będziemy siali na 2/3 pola tutaj. Przygotujemy odpowiednio. Widzicie, łapy wymienione, też kupowałem. Rozepnij łańcuch. Zabrzmij na boki. Cofnę jeszcze, uważaj. Dobra, starczy mu. Cyk na ręczny, kurczę, zresztą hamulec mi się. Blokada hamulca mi się zepsuła. Do góry jeszcze. Dodajemy mu. O. Dobra, czekaj, przestawimy je trochę. Ja z tej strony założę. Tak wygląda praca z klasycznym, tradycyjnym sprzętem. Nie jest łatwo, ale jakoś sobie dajemy radę. W końcu robimy to, co kochamy, hobbystycznie. Nikt nam nie zabroni. Czekaj, Piotruś, tu popuszczę na łańcuchu. Masz kręcony był łańcuch, bo orałem przecież ostatnio. Zostaw na łańcuch, tam zostaw, odejdź. No, spróbuj założyć. O, teraz, dawaj. Kopnij. O, masz tutaj dzyndzla na tym zderzaku. Kręcimy. Tam trochę wyżej. Sprzęt będę odnawiał też w tym roku. Brony, pług. No i sprężynówkę będę malował. Żeby to było jakoś sensem. Damy mu tu wyżej. Dobra, nagrywa się Piotruś? No to dobrze. Lepiej się upewnić, bo potem materiał pójdzie na marne. Niekręcony. No, zaraz zobaczymy, co to się będzie działo. W polu jeszcze 30 moją nie robiliśmy. W sumie C28 po liftingu. Że tak powiem. Skręć łańcuch, czekaj, ja go podniosę. Dobra, i skręć ten łańcuch na pobokach, żeby sztywno jechał, nie? Żeby nie bujało z sprężynową. Dobra, tam starczy już, będzie, dobra, starczy. Sztywno jest. Co jeszcze? Gałkę muszę rozkręcić, bo bodajże jest za... Trzeba wyprostować. Musi być wszystko. O, jest, tacy, dobra. Siadaj, Piotr, jedziemy. No, nogi se połóż z tyłu. Zrobię ten zabudówkę taką. Wyżej to. O. Jedziemy sobie. Siemy od prawej. Ale nie wiem, czy przez ten wydech będziecie słyszeć. Będzie słychać wszystko. Damy mu to od tyłu. Zobaczycie mniej więcej, ile będę siał w tym roku. Kręci się ładnie. Robi, bo ponieważ nie opłaca, nie ma sensu. Brakuje jednej sprężyny już, ale wszystko jest podrdzewiałe i nie ma do czego przymontować.
tylko mówię, że będę musiał wyremontować te rzeczy, żeby się wygodnie robiło. Ale nie ma tego całego, co by na dobre nie wyszło, no. Tutaj było, ziemniaki były kiedyś na jesień. Kopane były, został kawałek z tego, z pężu. No to dojechaliśmy, tu będzie siany jęczmień. Tu jeszcze muszę wyrównać, że było orane dopiero na jesień po talerzowaniu. Mateusz mi tu talerzował. O, tu są doły straszne, dlatego mówię, strasznie dużo pracy tu czeka, żeby to wszystko wyrównać. Dlatego ja tam w lepszym kondycji utrzymałem część, także zostawimy to na górze, a tu będę powoli walczył. Tu jeszcze jest mokro, także mogłoby być różnie. Jedziemy do brzegu. Po brzegach przejedziemy, no bo to trzeba dwa razy przesprężynować i zabronować przed sianiem jeszcze. Jak tam, Piotruś? No, zęby musisz dołożyć mocno. Jeden zęb, jednego zęba zgubiłem kiedyś i tak zardzewiały był, że no mówię, zrobię to jak będę remontował sprzęta. Jak tam jest, trzeba cofnąć. Cofniemy. Jeszcze nie było w filmiku z 30. Trzeba było coś nagrać. Mówię, że będzie siane, to będzie siane, także działamy sobie tutaj prężnie, powoli do przodu. Sezon już się zbliżył, także się. Jest siła. Nie daję mu jeszcze na pełnej, bo musi się zagrzać. Bo nie, trzeba uważać na te osy, bo tu osy latają. Masz picie, podtrzymaj. No, rozbijamy te kuty. Zabronujemy, bo musi być równo jak stół do siania. Wujek Boguś tam daje sobie do pieca. Też mu ładnie chyba idzie. Także pogoda jest po prostu idealna. Jest bodajże 18 stopni. Praktycznie bezwietrznie, jak za wie, to jeszcze taki
chłodny, ożywiający wiaterek, coś pięknego. O, tu jest teren pod mokry, może być różnie. Dobrze, mokro. Nie wjedziemy. Trzeba cofać. Powolutku, bo się zagrzebiemy. Ładnie. Po kolejnach widać jak mokro. No tu przy rogu jest zawsze mokro, mówiłem. Od góry to zaatakujemy, to będzie łatwiej. Teraz skręcimy. Mokro, nie? Brakuje mu trochę obciążenia, dlatego na wiosnę będę robił obciążnik. Masakra, pieren gliniany trzymaj. Opon jeszcze nie ma. Mokro tu przy brzegu, zaatakujemy to z góry, więc dwa razy to sprężynować wszystko. Kurwa, dobrze to wygląda. Podoba mi się. Ładnie, ładnie zrobione to z góry. Tam z dołu zaraz powalczymy z tym. Spokojnie, na spokojnie, Piotruś. Ja nic nie mówię. Damy radę. A kiedy u ciebie oram na dwa papaje? Nie wiem, dziadek. Na wiosnę nie... Dziadek chce wziąć Pawła, no nie. Tak? No. Zrobi. A będziesz chciał na wiosnę, czy nie? Będę. To kiedy będziesz chciał? Bo to już trzeba się myśleć. Nie wiem, no ja tu. Na razie ten cel to ten samochód. No. Powiedziałem dziadkowi, że w tym roku chce działa sam. No to niech za jego kasę działa, nie? Za swoją. Zdzielić za go na pole. Dziadek chce sam działać, to. Żebyś był też miał jakiś głos decyzyjny, że wiesz, że tylko nie podejmował sam decyzji twój dziadek, nie? Bo to jest nie w porządku. Pomyślę, że tam jeszcze 8 lat temu pole było, cała linia do samego końca. Tam pas, tam jeszcze, jak, kiedyś to jeszcze było pole jak ten. Do samego końca, tak jak u mnie się kończy, tak jak się u mnie kończy, nie? Potem już krótszy był kawałek, bo się nie opłacało. No a teraz już zostało, teraz jeszcze sąsiad sobie wybudował ogrodzenie. No. Myślę. No, u mnie przecież stało 4 lata pole, też nie robione było. Tata nie robi, bo wyjechał, to czasu nie miał. No, także niech widzi, co się dzieje. Pozdrawiam, Zbychu, oglądasz pewnie, także będziesz wiedział, co się dzieje. Piotruś, pozdrów. Pozdrawiam pana Zbycha. No, niech wie, co się dzieje na jego terytorium. Niech się nie martwi, że pole będzie stało nieruszane. Nie w moim przypadku. Cały czas działane. No, zasprężynujemy. No i przydałoby się to zabronować jeszcze dzisiaj. Robisz parę ujęć zbronowania i coś się zmontuje. Już nie będziemy bloga kręcić. Także myślę, że odcineczek wyjdzie fajny. Powalczymy trochę z kutami, ale to bronami. Sprężynówkę jeszcze podjedziemy od granicy i bronami tu będziemy walczyć, nie? Powolutku i do celu, no.
wiadomo, jakichś kokosów nie będzie, ale żeby to było w miarę równe, no. Nie ma się czego, nie mamy czego oczekiwać, no. Nie wiem, czy po prostu talerzówką jeszcze raz nie wjadę w ten. Teraz. W to pole, nie, jak będę siał, na jesień, nie? No to jeszcze raz randopem będę pryskał, żeby te kwas zginął, nie? Bo tu widzisz, gdzie jeszcze jest, bo to zakwaszeniem było zdrowe. Tu będę pryskał na kwas, jak już będzie zboże rosło, wiesz. To już będę na miotu już przypryskał, nie tylko, żeby to nie rosło. O, Piotruś, dociążysz bok. A, wsteczny siadł. No, lecimy. U wujka jak równiutko, jak z tym zobacz, jak u wujka robiłem. Jaki kawałek równiutki, nie? Było robione. No robione, było robione. Planowałem, sprężynowałem, ale mak mu rośnie już, widzę chyba. Bodajże to jest mak, bo na też było pryskane, ale i tak się odbija kwas. Wujek zaorał na ziemniaki wcześniej, widzieliście? Także my się żegnamy powolutku. Żegnam was. Piotruś pozdrawia również. Zasprężynowaliśmy. Zobaczymy, jaki vlog się uda zrobić. Myślę, że będziecie zadowoleni. Pierwszy raz. Pierwsze zmagania na tych areałach. Tak, na areałach w polu. Nie było jeszcze, widzicie, ciągnik jeszcze jest nieskończony. A już niebawem będę robił. Wiadomo, budżet nie pozwala. Ale zobaczymy, jak to będzie. Także na dzisiejszych prac na tyle koniec. Trzymajcie się, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Pozdrawiam ja Dziku i Piotru.